dzisiaj wyjątkowa uroczystość. Jeszcze rok temu mało zapomniana, a dzisiaj już troszkę inaczej podeszło się do tego święta. Tak. Dzisiaj właśnie, że jednak mimo wszystko powinno się takie różnice powinny się szanować. Obojętnie, czy to z takim czy to się powinno szanować. Dla mnie to jest naprawdę dobre z tego. Przypomnienie, bo to było raz, dwa. No właśnie, bo wielu jednak nie chce pamiętać o tej rocznicy. Wielu nie chce pamiętać o tej rocznicy. Mówią, że do wielu nie skończyła się wojna. Tak, tak, ja wiem, że się nie skończyła wojna. Może tak, jak sobie nie wszystko, ale w zasadzie się skończyła. No także już nie mieliśmy tej okupacji. Pewnie, że może była jedna. Przyszła druga, no ale to już tak to nie od nas zależało. Zależało od mocarstw, od tych, którzy nas może zaprzepaszczyli. Imię bym prosił jeszcze. Jan. Jan Strycharz. Tak. Dziękujemy. Nazywam się Halina Radłowska. Jest pani żołnierzem, bo widzę, że wiele odznak ma pani na sobie. Tak, jestem kapitanem Wojska Polskiego. No właśnie, rok temu uroczystość trochę zapomniana, no dziś jednak udało nam się ją ponownie wznowić. Czym ta uroczystość? Jak powinniśmy ją rozumować dzisiaj? No jako dzień zwycięstwa, no jak inaczej. Kogo? Nad czym? Bo wielu mówi, że się zwycięstwa nie było 8 maja, byliśmy dalej pod okupacją. Dlaczego nie było? Ja jestem żołnierzem byłym i właściwie to 2 maja w Berlinie zostało ogłoszone zawieszenie broni. A zwycięstwo podpisane zostało przez aliantów i stronę niemiecką 8 maja. I od tego czasu liczy się ten dzień jako dzień zwycięstwa. A jak pani pamięta właśnie ten dzień 8 maja 1945 roku? Oczywiście. Co największe jakieś takie wywarło wspomnienia, emocje tego dnia? No i ja zostałam 24 kwietnia ranna i nie miałam szczęścia widzieć tego wszystkiego i leżałam w szpitalu. W dodatku nie w Polsce, tylko w Pradze czeskiej. A jak do pani trafiła ta informacja o podpisaniu rozejmu? Do wojska? Nie, do pani jak to trafiło? Jak ta informacja, jak pani była w szpitalu? No wszyscy się cieszyli, to jeszcze bardzo. Do mnie dotarła ta informacja poprzez pielęgniarkę w szpitalu. A żołnierze to strzelali z radości w górę. To było w Berlinie. Ale także i pod Berlinem jednostki, które stały, to też się bardzo cieszyło. Przecież to był koniec wojny, a przecież w okresie wojny wiele żołnierzy poległo. Wystarczy pójść na cmentarz i zobaczyć. Największy cmentarz to jest chyba, gdzie to jest, Gerlitz po niemiecku. A po polsku to już nie pamiętam, na granicy między Niemcami a Polską. Okej, to mi starczy. Tak, to tam jest największy cmentarz żołnierzy polskich. Ja jestem trochę zrażona do tego, co się dzieje, bo na przykład msze odbywały się przeważnie na Monte Cassino, ale na polskich cmentarzach nie widziałam, żeby się odbyła jakaś msza. A tu jest i koło Warszawy, i tam, gdzie mówiłam, a także w Kołobrzegu, duży cmentarz wojskowy, nie widziałam nigdy, żeby była transmitowana msza święta z polskiego cmentarza polskich żołnierzy. I to trochę boli, bo nas było ponad 400 tysięcy, 496 tysięcy. Na wojnie, a jeszcze oprócz tego partyzantów też było 500 000. Nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem. To Monte Cassino się tylko liczy? A w ogóle to my teraz, przepraszam, że powiem, ale my jesteśmy wyklęci. Bo słyszeliście, żeby w radiu, w środkach przekazu była kiedykolwiek mowa o
na przykład pierwszej dywizji kościuszkowskiej była pierwsza armia, druga armia, było 7 dywizji, nawet nie 10, bo 10 dywizja też była. Cisza. Dlaczego? Jesteście radiowcami, toście powinni ten problem poruszyć, tak mi się przynajmniej wydaje. No bo dzisiaj, jak widzimy, hołduje się bardziej żołnierzy wyklętych, prawda, niż mówi się o was. Proszę pana, jak przyjechałam z wojska na urlop w listopadzie 1941 roku ze szpitala, bo urlopy wtedy dostawali żołnierze po raz pierwszy, to jechałam na rowerze, to ci wyklęci strzelali do mnie, ostrzelali mnie, trafili, ale ponieważ szybko wskoczyłam tym rowerem do lasu. Dla mnie, przepraszam, że to powiem, ale to są przeklęci, a nie wyklęci. Ile zamordowali ludności, na wsiach przeważnie, a zwłaszcza tych, którzy przyjęli ziemię z rekordu roli. Chyba możemy przerwać teraz, korzystać. Dziękujemy. Bo zawsze były obchody 8 maja. Mhm. Czy pani zdaniem zapomina się o was? No tak wygląda. Mam nadzieję, że ktoś sobie kiedyś przypomni. No ale ma pani na myśli, przypomni was trud w ogóle o was, że istnieliście. Słyszałem, jak pani rozmawiała tutaj z kolegą z radia, że to wy teraz jesteście żołnierzami wyklętymi. Tak, jak najbardziej. Słyszał pan w ciągu ostatnich 20 lat, żeby była mowa o Wojsku Polskim, które w tamtym czasie walczyło. Mówi się tylko o Andersie, o wyklętych i ewentualnie o żołnierzach, pilotach, którzy bronili Londyn. I to też rzadko. Ale o 490 żołnierzach, którzy w pierwszej i drugiej armii służyli i w okresie, kiedy jeszcze no, wyzwalało się Polskę, to nasz udział był dosyć duży w wyzwoleniu kraju i w zdobyciu Berlina. Ja jestem żołnierzem pierwszej kościuszkowskiej dywizji i właśnie moja dywizja wywalczyła Berlin. I pierwsza flaga na bramie brandenburskiej była polska. Zaraz została zdjęta, to druga sprawa. No ja akurat nie byłam w Berlinie, tylko pod Berlinem. Zostałam ranna 24 kwietnia i leżałam w szpitalu. Ale wszystko żeśmy wiedzieli, bo to goniec dywizyjny przyjeżdżał do nas często i mówił o wszystkim. No wtedy nie było telewizji, nie było radia, ale wiedzieliśmy, co się dzieje. A poza tym, no, nie słyszałam teraz w okresie czwartej Rzeczpospolitej, żeby cokolwiek mówiono o pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego. Było 10 dywizji polskich, w każdej dywizji było po 5000 ludzi. Walczyliśmy o wyzwolenie narodowe. To nieprawda, że to Rosjanie wyzwalali, owszem, były tereny, gdzie wyzwalali Rosjanie, ale myśmy byli na północy i tam północną część Polski, a także i Niemczech braliśmy udział w bitwie i to bardzo intensywnie. W każdej bitwie zginęło bardzo dużo polskich żołnierzy. Do Zgorzelca wystarczy pojechać i zobaczyć cmentarz Wojska Polskiego. Nie widziałam, żeby tam kiedykolwiek odprawiała się msza święta, ale na Monte Cassino, owszem, tak, jeżdżą. A przecież do Zgorzelca jest bliżej. Czy pani zdaniem to jest zróżnicowanie was, kombatantów? Oczywiście. My jesteśmy teraz wyklęci. A nas było, jak powiedziałam, prawie 500 000. To cisza. Pani wspomniała o tym, że była pani ranna. A mogłaby pani, jeżeli to nie jest jakiś wrażliwy temat, powiedzieć, jakiego rodzaju obrażenia pani odniosła? O, ja byłam 3 razy ranna.
z nogi w rękę i w bok. Jedna z ran to się jeszcze do tej pory otwiera. Ciężko byłam ranna w pachwinę, gdzie straciłam bardzo dużo krwi. Dobrze, że sanitariusz był w pobliżu, bo to na linii frontu. I on mnie zabrał szybko do szpitala i w szpitalu polowym leżałam, dopóki byłam nieprzytomna. Dopóki samolotem nie powieźli mi do Pragi czeskiej. I tam byłam leczona kilka miesięcy. Wróciłam do kraju w 1946 roku, a 1 kwietnia poszłam do cywilu. W 1946. No jak się pani układało życie w cywilu? No różnie. Jeszcze w PRL-u, jeszcze jako tako się o nas mówiło. Zapraszana byłam przede wszystkim do szkół, tutaj we wszystkich szkołach w Mielcu miałam prelekcje. No ale to było w czasie, kiedy ja jeszcze pracowałam, kiedy byłam sprawniejsza. Bo dzisiaj to już jest jak widać. Garstka was zostało, zaledwie 4 osoby przyszliście tutaj pod tę tablicę. Właśnie nie ma już dużo nas. Ja jestem inwalidą wojennym. To w Związku Inwalidów Wojennym to już tylko wdowy urzędują. A ja nawet nie chodzę, bo to za daleko. To jeszcze gdzieś tam dalej, niech te baraty są. Tam mają biuro, a dla mnie to jest daleko. Dziękuję pani. Dziękuję. Proszę bardzo.